Emocje są duże. Pomimo, że gramy ten sam program, który właściwie gramy już na pamięć, ale gramy w coraz innych salach, jest coraz inna akustyka i dokładamy naprawdę największych starań, żeby wszystko było dobrze, żeby jeden słyszał drugiego. Także na szczęście program jest znany, ale pewien taki pozytywny stres jest, taki pozytywny. Także napięcie jest, a publiczność jest bardzo fajna, czasami jej nie widzimy, bo jest zgaszone światło, ale reagują bardzo żywiołowe, nawet biją brawa czasami między częściami, ale traktujemy to jako aprobatę. Czasami nawet gwizdzą, ale to jest gwizd aprobaty. No i nasze bisy, które są zawsze, że mówię, żywiołowo przyjmowane. Tak, poza koncertami też można sporo zwiedzić. Ja, tak jak wszyscy, zwiedziłem Waszyngton, wiele pięknych miejsc. Ale też można zwiedzić na przykład takie restauracje amerykańskie, steakhouse'y. To naprawdę fajne przeżycie i nawet można porozmawiać z tymi ludźmi, którzy są bardzo mili. Jeśli się powie, że jesteś z orkiestry z Polski, to serdecznie pytają, okazują zainteresowanie. Także no, jest wiele pięknych miejsc. Sala jest bardzo piękna, ale akustycznie nie jest łatwa. To było pewniej, z Robertem pewniej. Thank you.